Wrocławianki były faworytkami tego meczu, jednak od początku, mimo gry na wyjeździe, Widzew stawiał bardzo trudne warunki. W pierwszej kwarcie podopiecznym Arkadiusza Rusina wyraźnie zabrakło koncentracji. Ślęza prowadziła 8 punktami, jednak Widzew doprowadził do wyrównania. Druga kwarta rozpoczęła się od szybkich punktów Ślęzy, ale kolejne 4 minuty były pełne błędów po obu stronach. Na 2,5 minuty przed przerwą na tablicy remis 28-28 Ślęza zakończyła pierwszą połowę nieco lepiej od rywalek, bowiem na punkty Darii Marciniak i Oczko Owczarzak z linii rzutów osobistych Widzew odpowiedział tylko celnymi wolnymi Emery. Po wznowieniu gry wydawało się, że wszystko przebiega po myśli naszych, które prowadziły 37-32. Niestety środek i końcówka trzeciej odsłony należała do Widzewa. Rozgrywająca reprezentacji Polski dwukrotnie idealnie dograła do swojej środkowej, a w międzyczasie sama skutecznie weszła pod kosz. Duet Drop-Wuckowicz rządził. Mieliśmy 51-46 dla gości i sensacja wisiała w powietrzu. Kibice z Łodzi mogli coraz pewniej myśleć o wygranej po pierwszych kilkudziesięciu sekundach ostatniej części. Arkadiusz Rusin przy stanie 55-46 dla rywalek poprosił o przerwę. Podziałało, bo Ślęza przegrywała ledwie 55-58. Niestety w zespole Widzewa w doskonałej formie była Wuckowicz, która doprowadziła praktycznie w pojedynkę do stanu 7 punktów plus dla rywalek. Wrocławianki miały jeszcze szansę na finiszu przy prowadzeniu 70-67 Widzewa. Ślęza miała piłkę w posiadaniu, ale nie była w stanie już oddać rzutu. Wszystkie 29 drużyn zostało rozlosowane do 9 grup. W 8 z nich zmierzą się 3 zespoły. Jedynie w grupie A zagra 5 drużyn, które już zapewniły sobie udział w Mistrzostwach Świata. Losowanie poprowadził Scott Neis, prezes Europejskiej Federacji Lacrosse. Uroczystość uświetnili ambasadorzy mistrzostw. Legenda koszykówki Maciej Zieliński oraz Martin Kaczmarski, były kierowca rajdowy, obecnie konsul honorowy Republiki Łotwy. Dodatkowo przed losowaniem i w niedzielne przedpołudnie rozegrany został turniej z udziałem zawodników i zawodniczek z Polski i Izraela oraz wyjątkowego zespołu składającego się z gwiazd europejskiego lacrosse poprowadzonego przez Briana Whitmera. Było sporo ciekawego grania, efektownych akcji, które zarazem były idealną zapowiedzią mistrzostw. Wstęp na losowanie, jak i na mecze turniejowe był bezpłatny, z czego kibice skorzystali. Mistrzostwa Europy w lacrosse Wrocław 2020 będą pierwszą imprezą rangi kontynentalnej w tej dyscyplinie, która odbędzie się w Polsce. Do Wrocławia przyjedzie aż 29 drużyn, łącznie niemal 1000 zawodników, działaczy, sędziów i trenerów. Rywalizacja o tytuł najlepszej ekipy Starego Kontynentu będzie toczyć się w dniach od 23 lipca do 1 sierpnia na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego i Pól Marsowych. Polska kadra lacrosse zagra w grupie D, przypomnę, razem z Portugalią i Włochami. Biało-czerwoni liczą, że przed własną publicznością spiszą się bardzo dobrze. My również mamy wielkie oczekiwania, tym bardziej, że trzon kadry tworzą zawodnicy wrocławskich Kosynierów. Pierwsze punkty spotkania zdobyli goście. Śląsk prowadził 2-0. Rozpoczęło się zgodnie z planem. Po kolejnych akcjach było 7-2 i lider wydawało się będzie w pełni kontrolować mecz. Jednak 8 kolejnych punktów zdobyli wtedy gracze KS Hes Basketball i to oni objęli minimalne prowadzenie. Do końca kwarty oglądaliśmy już zacięte starcie z lekką przewagą gospodarzy, którzy nieoczekiwanie prowadzili po 10 minutach 19-15. Po 120 sekundach drugiej odsłony było nawet 25-17. Po rzucie Mitmana w połowie kwarty Hes prowadził, ale finisz ćwiartki należał już do Śląska. W ostatniej minucie to lider objął prowadzenie i w połowie meczu miał 4 oczka więcej. Lepiej w spotkanie po przerwie wszedł Śląsk, odskakując od rywali na 5 punktów. Później jednak wszystko się wyrównało i oglądaliśmy kolejne akcje zaciętego starcia. W 28 minucie na tablicy widniał wynik 44-46. Na 22 sekundy przed końcem Śląsk prowadził punktem, ale na finiszu zdobył 2 oczka z wolnych. Czwarta kwarta to raz prowadzenie jednych, raz drugi. Gospodarze wykorzystali moment zawahania Śląska i w 35 minucie było nawet 63-57. Hec prowadził, choć minimalnie, na niespełna 5 sekund przed końcem do remisu, a zarazem do dogrywki doprowadził jednak Siembiga. W dodatkowych 5 minutach Śląsk był lepszy i wygrał dosyć zdecydowanie. Takich derbów miasta na koszykarskim parkiecie chcemy jednak więcej i więcej. Nie najważniejszy tu jest wynik i warto od tego założenia wyjść, bo choć dzieci oczywiście rywalizują, co widać na załączonych obrazkach, na całego zwycięstwa, to dla nas triumf wschodzi na drugi plan. Liczy się przede wszystkim
wychowanie w duchu sportu. Trenerzy poszczególnych szkół, teraz na przykład w akcji widzimy półfinał chłopców pomiędzy zespołem szkół numer 9 a szkołą podstawową numer 1, starają się szkolić swoich podopiecznych najlepiej jak potrafią, ale przede wszystkim chcą zarażać pasją do sportu i to wielu się udaje. Zainteresowanie rywalizacją organizowaną przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy jest całkiem spore. Zawodnice i zawodniczki chętnie stają szranki, by sprawdzać swoje umiejętności na tle rywali i rywalek. Te porównania są ważne z punktu widzenia trenerów, czy dany zawodnik w roku robi widoczny postęp, czy też nie. Do turnieju dziewcząt w mini piłce ręcznej strefy Wrocław Wschód zgłosiło się 8 drużyn, wśród chłopców dwie drużyny więcej. To na pewno cieszy, bo mimo faktu, że we Wrocławiu nie ma w tej chwili szczypiorniaka zawodowego na wysokim poziomie, gdzieś ta miłość do dyscypliny ciągle jest. Młodzi fani tego sportu dzięki tego typu turniejom mają okazję poznać smak rywalizacji turniejowej, która również jest w rozwoju młodego sportowca bardzo istotna. Czekamy na kolejny rozdział w igrzyskach w mini piłce ręcznej i innych dyscyplinach. Ostatnie tygodnie dla ekipy z Wrocławia są bardzo udane. Zespół WKK miło zaskakuje, wygrywając mecz za meczem. Ma bilans 10 wygranych, 4 porażek. Jedną z przegranych poniósł w starciu w Prudniku. Czas na rewanż, zapowiada Michał Jędrzejewski. Przegraliśmy w tamtym meczu w Prudniku. Wygrywaliśmy już 10 punktami, no i daliśmy się dogonić i przegraliśmy ten mecz niestety i dlatego no, szykujemy się na rewanż, chcemy bardzo zwycięstwa, potrzebujemy tego zwycięstwa jeszcze na własnej hali. Wrocławianie mają już plan, jak zagrać przeciwko Prudnikowi, by zainkasować komplet punktów. No na pewno musimy narzucić swój styl gry, bo drużyna z Prudnika ma swój specyficzny styl, jest to drużyna doświadczona, za bardzo nie forsuje tempa gry, gra bardzo powoli, stąd my musimy narzucić swój styl gry, żeby ich pokonać, musimy grać szybko, zdecydowanie i agresywnie. Słowa prostaka potwierdza inny z graczy WKK. Jednym z największych atutów Pogoni jest wspomniane doświadczenie. Starszy zespół od nas, bardzo doświadczony, tak jak już powiedziałem, no i będziemy musieli uważać przede wszystkim, żeby nie otworzyć poszczególnych zawodników. Będziemy musieli na pewno narzucić nasze tempo gry, a nie dać im grać swoim tempem. Atutem Wrocławian na pewno młodość. Pewnie WKK postara się, mówiąc kolokwialnie, zabiegać przeciwnika. Do tego nasi grają przed własnymi kibicami. Gramy u siebie, więc wejdziemy z naszą energią, ze swoimi kibicami, ze swoim parkietem. Spróbujemy się odegrać, postawimy twardą defensywę i liczymy na zwycięstwo. Tomasz Prostak przyznaje, że WKK zyskało już w lidze opinię jednego z faworytów, dlatego każdy mobilizuje się na starcie z Wrocławianami dodatkowo. Każdy mecz w tej lidze jest bardzo ciężki, bo drużyny są naprawdę wyrównane i do każdego meczu trzeba podejść na 100% skoncentrowanym, żeby odnieść zwycięstwo. My tak samo podchodzimy do meczu najbliższego z Prudnikiem, mimo że drużyna z Prudnika jest troszeczkę niżej w tabeli od nas, my ich nie lekceważymy, chcemy po prostu zagrać swoje na swoim poziomie i pokazać swoją wyższość na parkiecie. Jak słyszeliśmy, rywal jest graczom WKK doskonale znany, ale nie na nim zespół chce się skupiać przede wszystkim. Powinniśmy się skupić na własnej grze, powinniśmy grać twardą defensywę, energiczną, wyprowadzać kontratak. I wtedy atak sam przyjdzie, punkty przyjdą i będzie dobrze. Początek starcia WKK Sport Center w niedzielę o godzinie 18. To ostatni dzwonek, by zdążyć z zapisami na imprezę. Numery startowe rozchodzą się w błyskawicznym tempie. No tak, to już są tak naprawdę ostatnie, jeżeli nie dni, to godziny szansy, żeby zapisać się na 8 PKO Nocny Wrocław Półmaraton, który odbędzie się 20 czerwca we Wrocławiu, dlatego że ponad 90% pakietów jest już sprzedane. Zostało tak naprawdę kilkaset ostatnich sztuk. No i teraz ważna kwestia związana z zapisami. To, że jesteśmy zapisani, wcale nie oznacza, że na pewno w biegu wystartujemy. Trzeba bowiem jeszcze otrzymać numer startowy. Ponad 13 tysięcy osób jest już zarejestrowanych, ale to nie znaczy, że zapisy są zamknięte, bo osoba zarejestrowana to nie to samo, co nadany numer startowy. Żeby taki numer startowy otrzymać, trzeba i zarejestrować się na stronie www.polwroclawmaraton.pl, czyli na stronie półmaratonu, i dokonać opłaty startowej. Dopiero po dokonaniu opłaty startowej zostaje ten numer nadany. By mieć pewność w jak najszybszym czasie, warto skorzystać z nowoczesnych technik płatności. Polecamy też system płatności elektronicznych, który jest dostępny przy zapisach. Wtedy tak naprawdę w ciągu kilku chwil już ta zapłata znajduje się we właściwym miejscu, na właściwym koncie i wtedy już ten numer zostaje nadany, co możemy sobie oczywiście także przez stronę internetową sprawdzić. Półmaraton we Wrocławiu promują znane osobistości. Znane osobistości też w biegu wystartują.
wprowadziliśmy akcję Zrób z nami połówkę, w ramach której właśnie znane osoby, jak chociażby pani wiceprezydent, jak chociażby pan prezes Śląska Wrocław, pan Piotr Waśniewski, czy jak znana legenda wrocławskiej koszykówki Maciej Zieliński startują w naszym półmaratonie, także na pewno towarzystwo jest doborowe. Jeżeli ktoś chciałby się w nim jeszcze znaleźć, to serdecznie polecamy jak najszybciej zapisywać się do udziału w 8 PKO Nocnym Wrocław półmaratonie. Impreza, przypomnijmy, 20 czerwca na ulicach Wrocławia.